Dzień dobry, Kuba Cieślak z tej strony. Słuchajcie, widzimy się już 6 listopada na Divers Night w Deep Spocie. W związku z tym mam kilka ogłoszeń w związku z tą imprezą. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, jeżeli ktoś jeszcze nie podał mi swojego e-maila, a rejestrował się inną drogą niż drogą e-mailową, to ja tego bardzo potrzebuję już teraz, żeby was po prostu zarejestrować w Deep Spocie. Więc bardzo proszę o podesłanie mi adresu e-mail wszystkich osób, które biorą udział w tej imprezie 6 listopada. I teraz jest bardzo fajna frekwencja, 50 parę osób nurkujących, to fajnie, ale w związku z tym musimy się dobrze zorganizować, żeby to poszło nam sprawnie i bez problemów. W związku z tym bądźcie na miejscu o godzinie 19, koniecznie. Szybka rejestracja, pokazanie certyfikatu. Jeżeli ktoś jeszcze nie wypełnił waivera, to wypełni na miejscu waivera, bo przywiezie ze sobą. Już jest wrzucone wydarzenie waiver, więc jak ktoś może to wcześniej zrobić, niech sobie wydrukuje, wypełni i podpisze i przyjedzie z wypełnionym dokumentem. I teraz tak, będziemy wpuszczani na płytę basenową ratami, falami, żeby właśnie nie robić jakichś tam zatorów w szatni i takich rzeczy. Więc będziecie tam zarządzani przez nas na miejscu, tak żeby to poszło sprawnie. Spotykamy się na płycie, skręcamy sprzęt, pobieramy to, czego nam brakuje, skręcamy sprzęt i powoli wchodzimy do wody, tak żeby wszyscy po 20 już byli w wodzie. I teraz tak, pamiętajcie, co możecie wziąć swojego. Możecie wziąć, a nawet powinniście wziąć swój komputer nurkowy, to koniecznie. Jak ktoś nie ma, niech się odzywa już wcześniej, żebyśmy byli pewni, że dla wszystkich wystarczy. Dalej, możecie wziąć i też zalecam, żeby wziąć swoją maskę, swój automat nurkowy. No to takie rzeczy osobiste i fajnie się nurkuje na swoich rzeczach. Oczywiście, jeżeli ktoś ma płetwy kaloszowe, może wziąć swoje płetwy kaloszowe. I teraz, czego nie można wziąć, no to nie można brać swoich pianek, ani też skrzydeł czy jacketów, tak? Pamiętajcie, oprócz stroju kąpielowego, klapek, ręcznika, fajnie jest mieć jakąś koszulkę na ramiona, żeby ten sprzęt nie obcierał nas, czyli koszulka, która się zamoczy. Nie musi być to żadna tam, nie wiem, rash guard, lycra, tylko może być zwykła bawełna, tylko po prostu wygodniej się, przyjemniej zakłada ten sprzęt nie na gołe ramiona, tak? I co tam jeszcze możemy wziąć? Możemy wziąć oczywiście swoje kamerki, aparaty fotograficzne i wykonywać sobie oczywiście zdjęcia. Sprzęt do testowania. Z racji frekwencji, jeżeli ktoś, nie wiem, chce suchara przetestować, jeżeli jeszcze mi nie podał rozmiaru, jaki potrzebuje, to jest to teraz ten moment, kiedy to trzeba zrobić. Z latarkami tak samo do testowania. Priorytet będą miały oczywiście osoby, które nie mają w ogóle. Lub, że tak powiem, pierwszy raz będą wykonać nurkowanie nocne, więc pozostałe osoby, jeżeli nie potrzebujecie testować, weźcie swoje latarki koniecznie, je możecie spokojnie brać, tak żeby dla wszystkich starczyło, tak? Jeżeli zostanie sporo testowych latarek, oczywiście też sobie skorzystać z tego, ale dajmy pierwszeństwo osobom, które w ogóle nie są w to wyposażone, ok? W zasadzie chyba tyle. Widzimy się 6 listopada o godzinie 19 w Deep Spocie. Do zobaczenia. Serwus.